Dzień dobry, dobry wieczór, kochani. Jest ze mną specjalista od serwerów, on we własnej osobie. No siema. Grzesiu, powiedz mi, co my tutaj będziemy robili, bo taki piękny sprzęt tutaj poukładałeś swoimi rękoma. Zaprosiłem cię tak naprawdę w celu, może to ty powiedz, w jakim celu. No nie wiem dlaczego, ale zawsze jak u kogoś występuję, jeżeli chodzi o gościnę, to zawsze składamy jakieś serwery. Więc zaczęło się od tego, że Piotrkowi jakieś pół roku temu spadł jeden dysk, bodajże z biurka, z tego co pamiętam, i napisałem mu komentarz i jakoś tak się zbieraliśmy do nagrań. Ty znowu o tym. Cały czas mi to wypomina. Słuchajcie, cały sprzęt widzicie tutaj na ekranach swoich monitorów. Piękne, myślę, że egzemplarze. Zaczniemy sobie od procesora. Grzesiu doradził mi zakup Ryzena serii Pro. Miał obsługiwać pamięć ECC, natomiast ta sztuka, którą tu widzicie w folii, okazała się niesprawna. Pomimo zapewnień producenta przesadziłem, sklepu, że wszystko będzie działało jak należy, niestety procesor nie funkcjonuje. W związku z tym musieliśmy sięgnąć po rozwiązanie tymczasowe, czyli 5800X. Który i tak oczywiście jest overkillem, no ale na, że tak powiem, na tymczasowo po prostu go sobie wrzucimy, aby po prostu zrealizować ten materiał. A przy okazji, skoro mamy procesor bez karty graficznej wbudowanej, więc musimy po prostu niestety wrzucić 4060, ale to tylko na tymczasowo. Tak, tak, chwilę tylko, żeby odpaliła obraz. A poza tym mamy pamięć operacyjną. I mnie zawsze zastanawiała jedna rzecz. Ile tej pamięci potrzeba do serwera? I mówię sobie, nie no, to 32 GB to będzie w ogóle overkill. Po czym Grzesiek mówi, wiesz co, jak ty będziesz tyle plików przesyłał, to warto byłoby jednak kupić 128 GB. Więc kupiłem pamięć Goodrama za ponad 1300 zł. No właśnie, to ty wytłumacz znowu, Grzesiu. O co chodzi z tą pamięcią? Dlaczego taka pamięć musi być w tym komputerze? Dobra, ogólnie mamy tutaj 128 GB i mamy to pamięć tak zwaną ECC, czyli z korekcją błędów. Bo chodzi głównie o to, że kiedy będziemy kopiować jakieś pliki na nasz serwer, to nie chcemy, aby były po prostu te pliki z błędami. Przy odczycie to jest jeszcze do przeżycia, bo po prostu plik zostanie odczytany jeszcze raz. Już pewnie bez błędu, ale chodzi o to, aby po prostu zapisywać nasze pliki na serwer bez błędów. I dlaczego 128 GB? No dlatego, że kiedy Piotrek będzie kopiować na przykład 80 GB po na przykład dzisiejszych nagrywkach, to aby wziąć i zapisać te dane najpierw do RAMu, a później ZFS sobie to zrzuci już później na same dyski. A skoro o nich mowa, no to mamy tutaj 6 sztuk, 16-terabajtowe, czyli w sumie bez jakiegokolwiek RAIDu, czyli tak zwane RAW, będzie tutaj 96 terabajtów miejsca. W założeniu, że będzie tu powiedzmy RAID Z1, to będzie ile? 80 terabajtów? Chyba ci wystarczy. No myślę, że na jakiś rok czasu powinno być ok. Chyba, że zmienisz kamerę. Chyba, że dojdzie druga kamera. Albo trzecia. Podcasty. O kurde. Wtedy to trochę waży. Ale dobra, bądźmy dobrej myśli. Mamy też jeszcze inne komponenty. Mamy chłodzenie starej firmy Silent UPC, już dzisiaj Endorfi. Fortis 5 bez większej historii, po to, żeby schłodził i żeby zapewnił cichą pracę tego komputera. Płyta główna B550 Pro 4 pod Ryzena serii Pro. No jak sami już usłyszeliście, niestety to na razie taki duet nie będzie funkcjonował. Ale mniejsza z tym, płyta posiada wszystkie potrzebne złącza i porty, więc o to wszystko chodziło. 2,5 gigabitowy karta Ethernet. Niestety nie 10 gigabit, ale na to kiedyś przyjdzie czas. Tak, będzie upgrade. No i kończymy zasilaczem i obudową. Zasilacz Deepcoola o mocy 750 W, DC-DC, japońskie kondensatory, 80 plus Gold certyfikat. Bardzo cicha praca, ponieważ on do 20% obciążenia pracuje w trybie pasywnym, także nie będzie go słychać. No i kończymy obudową. Piękna obudowa. Taką malutką. Taka delikata tam, taka wiesz. Taka idealna, żeby się zmieściła pod biurko. Dark Base Pro 901, ale z wieloma kieszeniami na 3,5 calowe. Co istotne. Co jest istotne. I z dobrym przepływem powietrza. I z cichą pracą. Także za ile już plusów znaleźliśmy. To co, zacieramy składamy, nie? Tak, składamy to ustrojstwo. Jestem sam ciekawy, kiedy będę już mógł kopiować dane, bo dyski mi się już kończą, słuchajcie. Wszystkie moje NVMe po prostu są na granicy wytrzymałości. Potrzebuję tego. Grzesiu, proszę, pomóż. On trzyma pliki na dwiemi. Bogactwo, część główna! Chciałbym też tyle mieć dysków NVMe. No wiesz, jak się nie ma... to się skorzysta z tego, co się ma. Dokładnie. Lecimy. Mówiliśmy wam o komponentach, tak naprawdę przystępujemy teraz do montażu. Taka ciekawostka, płyta jest w stylu banan. Nie wiem, czy to oddamy na kamerze. Ale działa. No cóż, na czymś trzeba zainstalować system, nie? 1 terabajtowy chyba ci wystarczy.
No właśnie, zapomnieliśmy powiedzieć o dysku, ale okazuje się, że on się znalazł i to będzie 1 TB NVMe. No niestety z tym dyskiem jest jeden problem. Kiedy instalujecie TrueNASa na serwer, to ten dysk, który jest systemowym, nie zrobicie na nim nic więcej poza instalacją systemu. Siłownia za darmo. Ale będzie ta armada pięknie wyglądała, tych 6 dysków. Będzie mnie kurczyło, żeby kolejne dołożyć. Jakby mu brakło miejsca, to najwyżej dołożymy kolejne 6, ale to jak tu upchamy, to już będzie bardzo ciekawe. Powiem ci, bo byłem sceptyczny do tego montażu, nie? Jak rozmawialiśmy w kwestii obudowy. Nawet się to trzyma, kurde. A obudowa to czuję, że ona będzie, ona się przyda, słuchajcie. To jest taki troszeczkę cichy gracz. To jest na zasadzie, wszyscy w odcinku będą się śmiać z obudowy, że taka wielka, a tutaj się okaże, że za rok jakaś modyfikacja i wjedzie kolejnych 6 dysków. Potencjalnie. Tu 3. Tu? Bez problemu. Tak. Nawet żeby jakiś wentylator tu mógł. No tak, tak, nie? Tak. To jest raz. 2. Czy tu się zmieści? Widzisz to, widzisz to. Zmieści się. No. Po pieści to się zmieści. Ma chłop jednak fach w ręku, nie powiem. Zna się na kabelkach. Co to za sztuka skręcić 2 kabelki? Potrzebujesz na kartę graficzną, tak, nie? Tak, ale nie wiem, czy niżej nie potrzebuję, wiesz? Tak, dobra, to pod satami. Pod satami. Urwie ten kabel od internetu. Nie weszłeś. Niech on sobie tam montuje, a ja sobie montuję po tej jasnej stronie mocy. Po tej twojej. Po tej mojej. Kurde. Ogólnie zasada jest taka, taka ciekawostka, że ramy powinno się wpinać według serii, czyli jedynka z jedynką i tak dalej, i tak dalej. A najlepiej w ogóle, jeżeli ram jest w pakiecie, bo jeżeli jest z różnych serii, to czasem bywają problemy. Ale tu liczę na to, że ten Enterprise jest tak fajnie zmodyfikowany, tak skonfigurowany, że nie będzie takich problemów. Mamy, słuchajcie, ciekawostkę. 24, 12, 13, 09. Czyli no brakuje nam... Reklamacja. Reklamacja. Czyli po prostu leżały nieposegregowane. Grzegorz, dlaczego złożyliśmy komputer gamingowy? No kurde, tak jakoś wyszło, no. Ten kabel pięknie poprowadzony. A, nienawidzę kart graficznych ze względu na te zasilania, no ale cóż, już na to nic nie poradzimy. Dobra, mamy go złożonego, teraz trzeba go skonfigurować, ale najpierw trzeba go zainstalować na nim system. I potem skonfigurować, więc sobie przejdziemy tam ku monitorkom, bo tu będzie trochę mało miejsca i ciasno. Dobrze, skoro mam tą przyjemność uruchomienia tego komputera, nie żebyśmy go uruchamiali wcześniej, ale bardzo chcę wam nagrać, jak te dyski chroboczą, abyście mieli mniej więcej rozeznanie, jak to będzie głośne. Ocencie sami. Ogólnie mam tu dylemat, co tu wybrać, ale zainstalujemy sobie tutaj po prostu TrueNASa Scale'a. Mamy jeszcze niby tego Core'a, ale jako, że wolę Debiana, więc lecimy po prostu w Scale'a, a potem ewentualnie pod jakąś przyszłość i ewentualne upgrade'y będzie po prostu prościej. Zwłaszcza, że tu jeszcze mam kartę 2,5 gigabit wpiętą, którą wam nie pokazaliśmy wcześniej.
więc po prostu wykorzystamy tu Scale'a. A korzystam z Ventoya, polecam. Install upgrade. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, się zgadza, więc widać wszystkie. Oczywiście instalujemy na NVMe. Szybciutki dysk. I jako administrator, user jako admin. Create swap. Czy 128 GB RAMu, raczej nie potrzebujesz swapa. No to co? Reboot. Odpinamy pendrive. System się nam uruchomił. Mamy pierwszy adres IP, na którego sobie musimy wejść, więc dlatego mam tu laptopa, aby po prostu było nam prościej. I co? 192, 168, 1, 31. I mamy pięknie naszego Trunasa. Dobra, czyli takie najważniejsze do ustawienia to jest oczywiście stworzenie pula, czyli tego miejsca, gdzie będziemy mogli trzymać dane. Zastanawiam się między Z1 a Z2 tak naprawdę, czy chcemy, aby uległ awarii jeden z dysków, czy dwa dyski. Pod potencjalny upgrade, gdybyś tu chciał 120 terabajtów miejsca, to przy czterech dyskach uszkodzonych to ma sens. Ze względu na ilość tych dysków, bo to już będzie 12 dysków, więc myślę, że tu Z2 ma najwięcej sensu. Czy tu jest jakiś ten disk size? To się zgadza. Width na 6. Mamy minimum oczywiście 4, bo tyle jest wymagane, ale używamy wszystkich. No i widewów mamy 1. Możemy sobie zrobić nie Z2, a Z1. Wybrać sobie na 3 dyski i 2 widewy. Czyli będą po prostu dwa osobne pule z trzech dysków. Ale zrobimy sobie po prostu na jeden cały, aby tego po prostu już nie rozdzielać, bo potencjalny upgrade w przyszłości. Loga nie potrzebujemy, spera nie potrzebujemy, cache'a nie potrzebujemy, metadata nie potrzebujemy, bo to jakby każdy kolejny dysk możesz dokładać. Next i mamy review, czyli mamy jeden RAID Z2 składający się z 6 dysków 16-terabajtowych i będziemy mieli do wykorzystania 58,2 TB. Tak, i create. Confirm. Oczywiście wszystkie dane zostaną usunięte, ale hej, tu są nowe. Piękne jest to chrobotanie. Piękne dźwięki. Mamy wykorzystane o dziwo 0%. Jeszcze. Jeszcze. No, za chwilę spokojnie, mam 8 terabajtów do przeniesienia ze starego serwera. I tu także. Ładnie. Teraz tak, musimy sobie stworzyć dataset, który później sobie udostępnimy. Zrobimy to sobie po prostu prosto, nie będziemy tu jakby nic czego używać. Co ty tu będziesz trzymać? Pliki wideo? No to ja bym wyłączył kompresję kompletnie, no bo tego i tak nie skompresujesz, to jest raz, dwa, mocno by ci wszedł procek. Zwłaszcza, że tu będzie APU. No przy tym by myślę nie było problemu, ale nie ma sensu kompresować pliku wideo. I to bym zostawił, tak. I save. Mamy. Teraz, skoro mamy stworzony dataset, musimy sobie go udostępnić. Możemy to zrobić na kilka sposobów, ja to głównie to robię po prostu tutaj w uprawnieniach. Moment, możemy to zrobić tak, że najpierw sobie stworzymy użytkownika. Dobra, save. Mamy stworzonego użytkownika. Zgadza się? Zgadza się. No to teraz sobie udostępnimy. Dodaj użytkownika, kto? User, search Piotr. Oczywiście full. Permission full control, flagi brak, save access control list. Tyle i teraz trzeba w ogóle włączyć całe udostępnianie. To, co jest w opcjach zaawansowanych. Nie chcesz gościa dostępu, nie chcę. I udostępnij. 192, 168, 131. No i teraz poczekaj na ten najważniejszy moment, mam pój dysk sieciowy. Nie chcę, aby się ponownie łączył. I teraz mamy pięknie 58 terabajtów miejsca. Więc w tym momencie możesz zacząć kopiować wszystkie swoje. Czekałem na ten moment. Jeżeli teraz chodzi o całe zarządzanie tym serwerem, bo teraz go tak naprawdę uruchomiliśmy, zainstalowaliśmy system i udostępniliśmy po prostu zasób w sieci. Teraz chodzi na przykład o to, aby włączyć mu skraba, aby przeleciał wszystkie dyski, czy pliki się po prostu na nich zgadzają. Więc sobie to po prostu weźmiemy i od razu to zrobimy. Jest to już domyślnie włączone. Ten serwer będzie działać 24/7, rozumiem? Mm-hmm, tak. Tak. No to wystarczy, że będzie to robione kiedy? Raz na tydzień. Ustawimy. Teraz druga opcja, czyli po prostu smart wszystkich dysków. I zrobimy sobie dwa testy. Oczywiście wszystkie naraz. I można sobie ustawić krótki i długi.
krótki, można robić właściwie co, powiedzmy, również tygodniowo, powiedzmy w niedzielę o północy na przykład, a drugi raz w miesiącu na wszystkich dyskach, ale wersja long. Można jeszcze ustawić oczywiście powiadomienie, jeżeli chodzi o maila, ale tego już Wam nie pokażę, no bo aby nie udostępniać maila Piotrka i oczywiście hasła, więc to sobie też oczywiście ustawimy, że później w razie czegokolwiek, czy na przykład za wysokiej temperatury dysków, czy jakby już smart coś się działo z dyskami, to wtedy przychodzi fajne powiadomienie. Oczywiście to się tu wyświetli w alertach, ale lepiej, aby to po prostu przychodziło na maila, zwłaszcza, że on będzie działać sobie pod biurkiem i na pewno pewnie nie będzie podłączony w ogóle nawet do monitora, więc niech są te powiadomienia mailowe, więc to zrobimy, ale już poza kamerą. Odpalimy sobie jeszcze jeden taki benchmark prosty, fakt, że on jest też z testem internetu, więc niech on po prostu cały przejdzie i Wam pokaże mniej więcej, jaka jest wydajność dysków. Będziecie mieli tylko i wyłącznie wgląd do samych dysków, no bo nie jesteśmy w stanie go pokazać po LAN-ie, bo tu jest tylko 1 gigabit, a te dyski spokojnie wyciągną nasi 10 gigabit. Więc masz potencjalny pretekst do upgrade'u. How, how. Ale nie, żebym przekonywał, nie? 3,74 GB na sekundę. How? Czy tu dyski mają po 200 mega? Dziwny ten test. Ale to pokazuje małą próbkę, nie? 64K. No, a to jest 4K, 512 i 1 MB. Nie wiem, czy on cache'a nie łapie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden bardzo prosty test, używając po prostu komendy FIO, bo chcę po prostu sprawdzić, jakie będą transfery na te dyski. Zrobimy sobie jeden job, czyli jeden maksymalny zapis, aby to mniej więcej sprawdzić, jakie będą transfery dla pliku o wadze 8 GB i dla próbki 4K i zrobimy sobie zapis, a później zrobimy sobie odczyt. Więc lecimy. Zapis. I go. 800 mega na sekundę. Więc to jest realne. Więc 10 giga u Ciebie naprawdę ma sens. Ma sens. Ma sens. Dobra. Dobra, mamy 100%. No i średnio jest 764 MB na sekundę. Jest... Jak najbardziej 10-gigabitowy Ethernet jest skazany. Dobrze, to jeszcze sobie zrobimy dla odczytu. No to jeżeli tu widzicie dobrze, jest 1592 MB odczytu dla jednej próbki tam 4K tej samej, które było dla zapisu, więc tak, ma sens upgrade do 10 giga. Powiem tak, kupiłem ten 2,5 gigabitowy Ethernet i teraz będę żałował. Nie, no żartuję, będzie okej okay wszystko. Po prostu te liczby już na mnie takie robią wrażenie, że chciałbym iść do sklepu i kupować odpowiednie kontrolery. A to jest dzisiaj tylko 6 dysków? Tylko. Dobra, to mamy, więc możemy go wrzucać i przechodzimy do podsumowania. Na pewno interesuje Was, ile ta jednostka pobiera prądu. W spoczynku zaledwie 87 W. Z chwilą kopiowania plików na 1-gigabitowym interfejsie maksymalnie 115. A jak myślicie, ile zmieni w tej kwestii przejście na Ryzena serii G i 2,5 gigabitowy LAN? Dobra, mamy dość późno, bo już mamy prawie 22. Troszkę zajęło złożenie tego i konfiguracja i potem wprowadzenie Piotrka, ogólnie całego Trunasa. Ale co, kończymy dzień z 60 terabajtami wolnego miejsca. Ciekawe, ile zajmie Ci zawalenie tego, kiedy pozgrywasz te wszystkie dyski, które tam leżą. Ale co, dzięki za zaproszenie. Dzięki. Myślę, że serwer się przyda. I co? Nie jest to co prawda milion dolarów na koncie, ale 60 terabajtów dla mnie wolnego miejsca, to uwierz, że to jest równoważne z tą kasą. Nawet nie wiecie, jak odetchnę. Jestem mega szczęśliwy za robotę Grześka. Coś tam poklikał w tym Trunasie. To jest jakiś Linux, także w ogóle nie moja bajka. Jestem Windowsowcem w serduszku, także musicie o tym wiedzieć. I co? Kwestia jeszcze modernizacji, bo o tym należy wspomnieć. No, zapis i oczy, no to już aż się po prostu korci o te 10 gigabit, bo raz, że mamy odczytu 1,5 gigabajta na sekundę, zapisu mamy 900 czy 800 około, więc no korci. Korci, korci, ale to jest jakby melodia przyszłości. Zobaczymy, co będzie się działo później. Pewnie jeszcze spotkamy się z Grześkiem nieraz, oby. Dobra, to jo.